Pan prezes jest człowiekiem otwartym, wprowadził was na teren tego zakładu. Tak, panie prezesie? Oczywiście, nie mam problemu. Ja tutaj panu proszę państwa, bo ja innej możliwości, przepraszam, ja innej możliwości nie widzę tego rozwiązania tego problemu, jeżeli chodzi o zarzuty wobec tej spółki. Jak takiej społecznie oddolnej inspekcji. Otwieramy bramę, proszę bardzo, wejdziemy i sprawdzimy. Jeżeli ja będę akurat na miejscu, będę bardzo, bardzo chętnie z panem, z państwem się tam pojawię. Dobrze? I tak to przyjmijmy, może. Ja pamiętam pierwszy... Bo z polami, panie prezesie, bo z polami ochronicie rolników, okresowo. To jest tak, jak proszę państwa, ostatnio najprawdopodobniej, bo ja nie mam pewności, z góry to zaznaczam, ale tak jak prawdopodobnie z wronami. Z tym czarnym ptactwem, którego tysiące lata nad Wino Wrocławiem psuje nam widok. Kiedy szereg to się tak źle kojarzy, stało się tak, że ponad 2000 osobników tego niezbyt ciekawego gatunku padło mi to na terenie pięknego parku solankowego. Co ciekawe. U nas się zapisało i tam dojechało. Właśnie, a teraz policja. Policja prowadzi postępowanie, jaka była w tej chwili. Na pewno nie ptasza grypa, ale o tym przebąkiwano początkowo i nas też to bardzo wystraszyło, nie ukrywam, bo z taką opinią miasto to raczej nie zyskuje, jak wiecie. Ale było zatrucie badania trwają w tej chwili jakimś środkiem. Zatrucie było przyczyną padnięcia takiej ilości tych ptaków.